wspomnienia związane z postacią pana Adama, to bardzo nam będzie miło, jeżeli się do tej rozmowy włączycie. Jak wspomniałam wcześniej, pan Adam był znanym poetą, gawędziarzem, muzykiem, lutnikiem, malarzem, rzeźbiarzem, czyli człowiek orkiestra, byśmy dzisiaj powiedzieli. Kiedyś Ania Zadziorko napisała, że nieco frywolny, ironiczny i bajkowy, zarazem zdradzający wnikliwą obserwację świata. Chciałabym dowiedzieć się, jak tata wyglądał, jak wyście go postrzegały jako córki. Ja wiem, że tutaj Bożenka pewnie odważniejsza jest niż siostra, myślę, że siostra też się tutaj... Bardzo bym chciała, żebyście panie, nie wiem, która pierwsza w takim razie powiedziały. Jak panie wspominacie tatę? No ja może zacznę. Dla mnie ojciec był przede wszystkim mistrzem. Od najmłodszych lat bardzo obserwowałam i chciało mi się bardzo pytać, dlaczego robi to tak, dlaczego maluje tak, dlaczego rzeźbi tak. Tata nigdy nie zniechęcony odpowiadał zawsze na wszystkie pytania. I muszę powiedzieć, że to był pierwszy człowiek, którego... to był idol mój. On mnie nauczył rysowania, on mnie nauczył perspektywy. Jeszcze zanim poszłam do szkoły, czasami robiłam jakieś rysuneczki, a on mówi, no co to jest? Wycinam na przykład, jak ja robiłam w jakimś kąciku na kartce jakiś rysunek, to on wycinał. No teraz jest dobre, ale jak na takiej dużej kartce, to nic. Gdzie jest perspektywa, gdzie jest... Także uczył mnie i oczywiście stało się tak, że on był bardzo zapracowany, naprawdę. Na przykład w latach 60., 70. Pracował w Cepeli i w ZWW, w Zakopiańskich Warsztatach Wzorcowych. Robił różne wzory, wzornictwo. Dzisiaj oczywiście... I robił to za darmo, bardzo chętnie. Przyszedł kumpel, Adaś, ty masz taką łatwość, weź, że narysuj mi tu, będę sobie kasetki robił albo talerze. Ojciec to chętnie robił. Ale przede wszystkim był rzeźbiarzem i wymyślił szachy. I proszę sobie wyobrazić, że jedne szachy składają się z 32 figurek. Jeżeli miał zamówienia na 10 partii szach, czyli szachownicy, które każda zawierała 32 figurki, to 10 takich szachownic zabierało ile? 320 figurek, które on raz w miesiącu musiał oddać. A czasami, chwileczkę, czasami na przykład miał zamówienie na 30 partii albo 40, więc sobie to trzeba pomnożyć. To był tytan pracy, proszę. Dorotka to wie najlepiej, bo nie, ona... ja mówię, żebyś uważała, bo ty nigdy z matematyką dobrze nie byłaś. Nie mnóż tego, to mnie sobie sami pomnożą. No nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że to był naprawdę tytan pracy i myśmy rzeczywiście żyli z tych szachów, czy szach. W każdym razie, no nie tylko to robił, miał również kasetki, no wtedy ludzie robili różne rzeczy do cepeli. I poza tym to jeszcze miał czas. Na ryby, na motyle, na grzyby. Nie wiem, kiedy on znajdował czas. No i muzykowanie to było jego wielką pasją. Przez 10 lat był odpowiedzialny za muzykę w zespole regionalnym Klinka Bachledy. I muszę tutaj jeszcze przypomnieć, że tata był jedyny w tych czasach, który znał nuty. Umiał zapisać nuty. Bo Syćka grali ze słuchu i dobrze grali. Ale tata znał nuty i zapisywał. I w związku z tym, nie wiem, czy państwu mówi coś Julian Reim-Schissel, to był człowiek, profesor, który uczył w gimnazjach, w szkołach tutaj zakopiańskich, zaprzyjaźnił się z ojcem i on był autorem sztuk teatralnych po góralsku i napisał, jak wy się spodlegli, to była pierwsza opera po góralsku, w czterech aktach, do której to opery ojciec napisał wszystkie nuty. I to było w latach 67-68. I ta Jadwisia Spodregi była wykonywana wielokrotnie w tych czasach. Także on bardzo kochał muzykę, on kochał gęśle. Nieraz już po robocie, jak już był taki zmęczony, to czasami słychać było, jak se w pokoju był sobie pitolił na tych gęślikach i wtedy
można było zauważyć, że rzeczywiście przeżywa głęboko tę muzykę, poprzymykał oczy.